W dzisiejszym odcinku zareagujemy sobie na Nick Ech versus 100 graczy, czyli tak naprawdę mityczne przedmioty versus 100 graczy. Jak widzieliście, mieliśmy tu bodajże Deku Smash, tak to się prezentuje. Także dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że będziemy oglądać wszystkie podejścia customowe Nicka Echa. O właśnie, tutaj mamy jeszcze powtórkę, zobaczmy. To wygląda epicko, zobaczcie, gość rozwala wszystkich jednym hitem. Oczywiście czasami się to nie udaje, tak jak co dopiero. Tutaj mamy Zeusa. Tutaj mamy właśnie tego bolcika Zeusa. Jak widzicie, no nie zmieścili się wszyscy, więc musiał to chyba zrobić na 3 partie. Albo po prostu miał 3 użycia i dlatego tak to się stało. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Mamy tutaj Firebending. Chyba tak to się nazywało. Nie wiem, nie pamiętam. Ej, czy on z tego kopniaka tutaj wszystkich zlikwiduje? Ale to jest epickie, to normalnie sam chciałbym coś takiego zrobić. Wbijajcie mi sobie na Discorda, to być może kiedyś uda nam się coś takiego nagrać, jak ktoś nie stroluje customa, bo wiecie, różnie to bywa. Także słuchajcie, mamy tego dzisiaj trochę i tutaj mamy najnowsze, czyli 100 samochodów, tak bym to nazwał, 50 samochodów, bo jest aktualnie 50 osób, jest na Nitrodromie. No i jak widzicie, prawdopodobnie wszyscy właśnie wjeżdżali w Nicka Echa. Zobaczmy kolejne, co tutaj będziemy mieli, Battle Ram prawdopodobnie. Widzowie, jak wy lubicie, ogólnie jak lubicie mecze customowe, jak lubicie tą brońkę, którą mieliśmy wtedy, czyli Battle Ram, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, bo to jest kanał Rafa Plus, więc na pewno go nie subskrybujecie, poprawcie się, zróbcie to i zobaczmy kolejnie, Battle Ram versus 30 graczy na tą chwilę, bom, ale to jest epickie, te helikopterki, które się pojawiają, te drony, to jest mocne. Co tutaj mamy? Tutaj mamy żółwie ninja i co on z tym zrobi? Czekajcie, jak to działało? Już nawet nie pamiętam. Wybija się. Wybijanie robi ten. Aha, to tak palnie ich wszystkich, czy nie doleci? Doleci? Okej, 26 osób. Boom. Naprawdę, widzowie, to jest mocne. Tutaj, co ciekawe, mamy graczy versus skrzynie. To jest event ogólnie, który pokazał nam właśnie rękę i ona wtedy zawiesiła skrzynkę. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale mamy dokładnie to tutaj. Fajnie, że Epic do tego powrócił. Mega się cieszę, że takie mini-eventy się dzieją. Ale o co z tym podejściem chodzi? Chodzi o to, że oni teraz wszyscy będą bili do tej skrzynki z broni. Czyli, no zobaczycie, jak to wygląda. Versus kilkudziesięciu graczy. Nie wiem, ile tutaj dokładnie ich będzie. 51 graczy i sami zobaczcie. 3, 2, 1, go. No tak tą skrzynkę można rozwalać. Potężnie to wygląda. Jestem ciekaw, ile damage'a ogólnie zadali. I znowu... A, w ten sposób też. Ej, świetne. Naprawdę te customy to jest świetna rzecz, którą robi Nick Ech. To jest niesamowite. I że oni sobie jakoś nie trolują tej gry. Jak się to dzieje? Jak to się dzieje? Zobaczmy, co tutaj będzie. I tutaj mamy rakietnicę poczwórną prawdopodobnie. Chyba tak. I to jest już w miarę stare, bo to jest rozdział numer... Ej, który to jest rozdział? Numer chyba 2, no nie? Z rozdział drugi? Chyba tak. Nie wiem. Mam nadzieję, że teraz nie powiedziałem głupoty. Zobaczmy, jak to się skończy. Czy zostaną wszyscy wyeliminowani? Okej, okay, ci zostali. Aha, no i tutaj niestety, ale musiał dobić. No troszkę gorsze, ale kolejne na pewno będą dużo mocniejsze. Zobaczę, co tutaj się dla nas dalej szykuje. Mamy kolejnie, zaraz tutaj powinniśmy to dostać. Okej, okay, mamy tutaj... Czekajcie, co to będzie? Aha! Kosa! Kosa versus 40 graczy. Zobaczmy, czy tam doleci. Boom! A, i patrzcie się, no i niestety, ale nie wszyscy dostają z tego uderzenia, ale świetne to jest. Zobaczcie w ogóle, ile sezonów już mieliśmy, w których było bardzo dużo takich szalonych przedmiotów, z którymi można by było taki custom zrobić. Zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj MK7, nie pamiętam, chyba tak to się nazywało. To tak bardzo szybko strzelało. Ej, szkoda, że tak kili się nie robi, wiecie, w zwykłym meczu. To by było mocne. To by było naprawdę mocne. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. I tu wygląda... Aha, dobra, tutaj wiem, już kojarzę. Chodzi o to, że będą do tej ściany wszyscy bili. I zobaczcie, jak ta ściana po prostu zniknie. Zobaczmy, 3, 2, 1, go. I powinni już bić. To jest dosłownie moment. To jest dosłownie moment. Patrzcie, jak wszyscy strzelają. To jest dosłownie moment, jak... Jak z drewna ta ściana wygląda. No tu niestety, ale Nick Ech ginie. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Ale kurczę, no naprawdę ja jestem dalej podjarany tym, że oni, wiecie, są w stanie zrobić taki custom. Choke versus tyle graczy. Jest ich sporo i tu ich po prostu rozjeżdża.
po prostu ich rozjeżdża. Tu jest chapter trzeci bodajże, tak? Chapter trzeci. Wydaje mi się, że tak. Naprawdę mi już to wszystko się mocno miesza. Zobaczcie w ogóle, ile koron tutaj. Ja bym sobie te korony pozgarniał. Następnie... Czekajcie, czy to będzie... A to będzie nalot. To będzie nalot. Myślałem, że miecz świetlny, ale to będzie nalot. Także, no, nalot też może fajnie wyglądać. I nie ma... Aha, znowu ktoś przeżył. Dobra, jeszcze jedna powtórka. Zobaczmy. Mam nadzieję, że teraz wszyscy zginą. Okej. Uwaga. Będzie win? Czy nie będzie wina? Ej, nie, ktoś użył. Ktoś użył, niestety. No, niestety, ale też tam trolują. Ile ludzi wyeliminuje piła? W sumie też musimy do takich filmów wrócić, że sprawdzamy właśnie dany nowy przedmiot. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Powinno być po prostej. Okej, czy to ich poodpycha? No, niestety, ale poprzeskakiwało. Zobaczmy tu. Co jest grane? Ej, to jest świetne. To jest naprawdę świetne, okej? Teraz bardziej po prostej linii. Po ziemi, po ziemi. Szkoda, że nie win. Jeden gościu. Jeszcze raz. Ej, proszę, niech się uda teraz. Niech się uda, ale to wygląda... To jest chyba najlepsze. Możecie napisać, które wam się najbardziej podobało, ale to było świetne. Świetnie to wygląda. Go. I nie ma nikogo. Idealnie, okej? Co będziemy mieli? Jungrift. Jungrift versus 71 graczy. No jak widzicie, tu mało co jest 100, ale nazwijmy sobie to, że to jest versus, powiedzmy, wszyscy. I raz, dwa, trzy, okej? Ktoś przeżył niestety, ale teraz powinien... Dobra, jeszcze raz, dawaj tutaj. Uwaga. Jak on tyle właśnie... Dobry pomysł miał z tym. Raz, dwa, trzy. Jeszcze tutaj ktoś żyje. Aha! Dobra, patrzcie się, teraz jest więcej. Ej, to jest świetne. To jest naprawdę świetne, jak to jest zrobione. Uwaga, raz, dwa. Teraz już powinni wszyscy. Nie, no dalej, dobra. Udało się, wreszcie się udało. Zobaczmy, co będzie dalej. Normalnie, jak tak to się ogląda, to tylko się człowiek zastanawia, co będzie dalej, co będzie kolejne, co będzie kolejne, co będzie jeszcze kolejne. I tutaj do... A może to jest to deku... Czekajcie. Ej, pomieszało mi się już, jak to wszystko się nazywało. Zaraz będę wiedział. Uwaga. Sekunda, niech się tylko to pojawi. Powiem wam, że uwaga, Kamehameha, nie wiem dlaczego ja tu chciałem powiedzieć jakiś smash czymś. Kamehameha versus... Ej, świetne. Ej, boom. To było fajne. Ogólnie fajne są te współprace anime. Dużo osób na to narzeka. Dużo osób tam mówi, że nie powinno być tyle współprac, ale jakby nie te współpracy, to co byśmy mieli w tej gierce, no nie? No, casuale, wiecie, casuale niech sobie tam będą właśnie z takimi kamehameha, ale za ręki by to mogli pościągać. Może nie tak za ręki, co z rankedów teraz. Także, tak to wygląda. Zobaczmy, o, Gugan. Dokładnie. Fajne to było. Szkoda, że to nie wraca, bo to już z tego, nie wiem kiedy to ostatnio... Ty, ale idealnie to zrobił. Jak ktoś przeżył. No jak to się dzieje, że jedna osoba przeżywa? Zobaczmy. XT. Dobra, znowu tam na końcówce. Okej, teraz powinni wszyscy zginąć. Dobra, nice, ale to jest potężne. Naprawdę te scenki są świetne. Tutaj znowu mamy Gugana. Aha, po prostu tak oblepił dookoła. Tylko to ma taki, wiecie, taki jeden sik, że tak powiem. I więcej się nie da, chyba, no nie? Chyba się tego nie da trzymać. Już nie pamiętam. Tego dawno nie było w grze. Zobaczmy, co dalej. Co to będzie? A, to będą te rękawiczki. Ej, on ich... Jak to... Czekajcie, co oni... Jak to działa? Ja już tego nie pamiętam, jak to działa. Aha, dobra, tutaj tą rękawicą po prostu. Aha, przeleciał przez tamtych, nie wiadomo dlaczego. Ta rękawica po 35 tylko biła. Pomyślcie sobie, że teraz właśnie mamy rękawice, które biją chyba więcej i cały czas można ich używać. Jak to się tutaj dalej skończy? Aha, że na wilku. To chyba nic nie zmieni. Chociaż? Nie, no szybciej będzie, dobra. No to takie średnie, to takie średnie. Tutaj mamy jeszcze raz. Ale czemu na wilku? Być może dlatego, że mu nie zatrzymuje się jakoś postać czy coś? Być może to o to chodzi. Samochód Rocket League. Samochód Rocket League versus 44 graczy. No tutaj niepotrzebnie przeskoczył, bo się nie udało wszystkich wyeliminować. Dobra, i go. Świetnie to wygląda. Świetnie to wygląda. Co to będzie? O, to będą te rakiety. Te rakiety, tak, chyba tak. Zobaczmy, jak on to chce tutaj zrobić. Raz, dwa. Aha, dobra, nie udało się, bo tam chyba się te rakiety kończą, no nie? Aha, czyli to i to, no i widzicie, niestety, ale tam się porozwalało wszystko. Mamy ostatnią grupę,
Go. I znowu ktoś przeżył. Dobra, jeszcze raz, dawaj. Teraz się uda. Jeden, dwa, bum i trzy. Ej, na dole ich dał. Ale to świetnie wygląda. Jeszcze to podświetlenie na full detalach jest potężne. I tutaj myślałem przez chwilę, że to jest agencja, a to jest... Dobra, nie wiem, jak ja to mogłem pomylić z agencją. Co tu się w ogóle dzieje? Co będziemy mieli kolejne? Słuchajcie, co będziemy mieli kolejne? Także mieliśmy tutaj ODM... ODM? Chyba tak to się nazywało. I mamy... I co to będzie? To będzie... A, bumerang! Bumerang, szkoda, że nie mamy tego... O! Ej, czy to wszystkich wyeliminuje, jak się cofa? Ty, ale by to było mocne, czekajcie. Możliwe, że tak jest. O, to o tym chyba nie wiedziałem, tak szczerze. Że to tak zadziała, dobra, rzucił. Okej, okay, musi chyba być bliżej. Dawaj, bliżej podejść, z lewej strony. Z lewej strony, byku. Aha, dobra, czyli on po prostu patrzy na dół i teraz się cofnie. Wszyscy się obracają w jedną stronę i w drugą stronę w tym samym momencie. Czy się uda? Powin... Tak, powin... I to nie wiem przez ile, to chyba w sekundusie normalnie ich załatwił. Teraz wygląda na to, że tu będzie albo miecz, albo shockwave hammer. Ale chyba to będzie hammer, dokładnie tak. I wystarczy tylko... Uup. O, to było chyba najmocniejsze. To tak nawet potężnie wygląda, że on tym młotem tak... Co dalej, co dalej? Mamy... O, teraz będą mu strzelać do tarczy. Zobaczcie, jak to będzie świetnie wyglądać. 3, 2, 1, go! Tutaj nic mu nie jest, bo ma tarczę. A, RPG teraz będą strzelać. Okej, pompy. Pompy to chyba średnio. Chociaż fajnie to wygląda. Czyli kilka broni tutaj mamy versus to. Ale mu miecze powbijali w tym samym momencie. Okej, okay, co następne? A, wszyscy mają shielda. Ej, to jest dobre. Czemu ja takiego odcinka nie nagrałem, że w czwórkę chodzimy z takimi shieldami i się bronimy z każdej strony? Przecież to było świetne. Dalej. Okej. Okay. Ej, te tarcze się łączą jakoś? Co? Nie przypominam sobie czegoś takiego, że te tarcze niby się jakoś łączą. Tą energią. Dziwne. Okej, okay, to nie pamiętam, jak się nazywa. Nie ma... A, czekajcie, jest tutaj... Co? Hollow... Hollow... Purple. Nie wiem, widzowie, nie wiem, ale fajnie. Bo ładnie to wygląda, ale nie mam zielonego pojęcia. Czekajcie, bo tutaj... Nie przypominam sobie, jak my na to mówiliśmy. No tego mityka pewnie mówiliśmy. Mityka. To trochę wygląda, wiecie, jak w sezonie z UFO. Ta kula, która taka leciała. Słuchajcie, to jest jeden z ostatnich podejść. Jest to jedno z ostatnich podejść. Jeśli lubicie takie filmiki z podsumowaniami, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, widzowie, do następnego. Cześć!